Michał Andryszak wyskoczył, no ale macie tutaj mega zastępstwo. Jak do tego doszło, że tak długo żeście negocjowali? Powiem inaczej, to trzeba znaleźć jaką perspektywę. Thiago Silva mi przed podpisaniem kontraktu uciekł dwukrotnie tam na przestrzeni, no nie wiem, 8, 6, nie pamiętam ile razy, ale dwa razy podchodziłem do tego zawodnika. Nie udało się, a teraz się udało bardzo szybko. A bardzo w ogóle jakaś taka dziwna sytuacja, bo pojechałem do Düsseldorfu i on tam przez przypadek, ja w ogóle nie wiedziałem, że on tam będzie, był na miejscu. No i zamieniliśmy parę słów, jeden z menadżerów też tam gdzieś namawiał gorąco, ale to dobra, 2019 może, zobaczymy, no i tu taka sytuacja, więc pierwsza, zresztą wiesz, no będzie walczył w heavyweight, bo on też może i w heavyweight i w light heavyweight, ale docelowo myślę, że go uplasujemy light heavyweight, chyba że się tam dobrze poczuje i zacznie, wiesz, mocno mieszać.